Panie plecy. Siadam oreczki, witam was w kolejnym odcinku na kanale Wejtek Polen. Dzisiaj jesteśmy w Suwałkach, czy na Suwałkach? Wy w Suwałkach. King of Vape, na otwarcie jest 2 lipca. Dzisiaj zagramy sobie w Game of Vape z tym tym zioleczkiem. Jak się nazywasz? Miłosz. Kontra Abi. Miłosz. Na samym początku ogólnie zasady są znane. Na poprzednim odcinku akurat zasady były troszeczkę inne, ale dzisiaj jest standardowo. I oczywiście zanim przejdziemy sobie do samej gry, chłopaki muszą zagrać w Game of Vape, by sprawdzić, co zaczyna. Kamień, papier, nożyce. O, śpijamy, czy kamień, papier, nożyce. Czyli kto? Czy może nikt? Raczej nikt, kochani. Graj. No to już będzie. Dobra, no. Czyli wybierasz, kto zaczyna. Czyli wybierasz, kto zaczyna. Czyli on zaczyna i lecimy. Oczywiście chciałbym też przypomnieć, że są tutaj dostępne nasze płyny Darkline i również na naszej internetówce vape.polet.pl. Także teraz lecimy z gierką. No, dobra. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Dawaj, tata na suwałkę też. To jest suwałka. To jest suwałka. Tak? Może być? Dobra, no to na suwałkę. Suwałka nawet. Obie. Oddala się. Już parterówka. Czyli kolega za politerkę. V. Ale dam ci szansę, wracam. Masz jeszcze jedną próbę. Czyli jest 0-0. Cały czas jest niezmiennie 0-0. No niestety kolega wyrwał fałkę. Także czekaj, ty zadawałeś, tak? Teraz ja zadawałem. Nie powtórzyłeś, czyli ja zadaję jeszcze raz. To co? No dobra. To już? A weź coś krzyczysz, coś chcesz. Wow, ależ tu się. Stare z piwnicy. Dawaj. To benzyna. Łopanuj się. In the days, I can't believe that I'm still on my feet. Matter of fact, I'm fucking amazed. I don't think I feel my face. All of this liquor keeps losing its taste. Taking these shots and I hit that shit right. No jest jak najbardziej, ja to zaliczam. No. To tutaj nie dostaję brat. To jest gorszy, bo jest to, kurwa, to nie. Ja też poproszę jakiś hałas. Dobra, zadajesz. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale zrób to. Jak zrobisz, to nazwiemy ten trik Miłosz. Dobra. Weź mnie zrób, bo nie chcę tak mówić. No niestety, ale masz jeszcze jedną próbę za tą pierwszą, którą mi podarowałeś. Rycerzu. Co późno to robisz? Weź jeszcze raz. Musisz to zrobić wcześniej, jak robisz. To musisz przeciąć. Dzisiaj bytnie. To musisz. Zjeść tak jakby, nie? Bo patrz, jak ci się kółko buja, nie? Jak pociągniesz pierwszy raz, to ono ci się buja. I w momencie, kiedy jest płaskie, to musisz szybko się wciąć, żeby ono się rozdzieliło, bo. A to łokcie potrzebne, czy nie? Nie, to taki wiesz, pan. Wow. Jak na. Nie, się tak. Po prostu musisz wcześniej przeciąć. Ostatnia próba. No, ale widzisz, było bliżej. Było zdecydowanie lepiej. Czyli kolega ma VA, kolega Miłosz. Niestety ten trik nadal nie ma nazwy. Dobra, lecisz. Ty wygrałeś to chyba, zaczynasz. A, no tak.
She's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking. Chcesz jeszcze raz? No. Naprawdę? Tak. A to będzie gorzej, bo to będzie szalski wtedy. No dawaj, jeszcze raz zaklej. Ale jak mi wejdzie szark, to będzie mógł, że ja fizli może zrobić. No dalej, dawaj, spróbuj. Nie. No nie, chciałem frisbee od początku. Jeszcze raz mogę? Jasne, że tak. Ładny niebieski jajek. No, poszło. I co? I działa. Wyszło. Rzeczywiście działa! Brawa dla Miłosza! I dla mnie? Dzięki, dzięki! Dobra. No to teraz... Spoko, spoko. Maciuś, z czego ty się tak cieszysz? A, no. Dobra, a to ma jakieś znaczenie, ile opuściłeś kły? Mogą być trzy. Po prostu, mogą być trzy. Dobra. Kurwa. Nie to. Mogę jeszcze raz? Nie no, możemy to zaliczyć? Tak, tak. Dzięki. I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make the shit last. It's Friday. No i się nie udało. Nie wiem, no to też masz być las. Nie wiem, weź nie rób tego, bo jak ci będzie na parcie, to będzie nic kurczę. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Słuchaj, jeszcze raz, to ci nawet powiem, jak to zrobić. I to bardzo dokładnie, także uważaj. Masz kółko. Pierwszy raz musisz wciągnąć tak, jakbyś robił ten trójkąt. A drugi raz musisz takim okrężnym ruchem. I wtedy tylko ściągasz do środka. Czyli robisz tak. I ci się rozdziela. Więcej nie podpowiem, i to ostatnia szansa, także uważaj. Bo już za cieplutko. Później musisz drugie. Ale niestety, czy jest... Dobra. No, przecież będę tym złym, nie? Masz. Za drugi musisz długo. No niestety, nie tym razem. Czyli poczekaj, masz VAP. VAP do zera jeszcze. Nie. Tak. A, tak. No dobra. VAP do zera. Lecimy dalej. Ja zadawam, jeszcze raz ja zadaję, tak? No dobra. Tak. A były trzy? Ja nie widziałem. Nie, dwa były. Mogą być dwa, mordo. A dwa były. Masz pięć prób. Jeszcze cztery można, to jest na zero. Siadło czy nie? Nie. To muszę ci powiedzieć. Nie, zrób jeszcze jedną i wtedy ci powiem, wtedy będziemy miał jeszcze trzy. To będzie uczciwe, no. Zjadłeś. Łapiesz jak masz kółko. To łapiesz po pierwsze jak masz głowę pionowo, a musisz głowę... Ała. A musisz mieć głowę skręconą i w ogóle chodzi o to. Musisz sobie zawsze to przemyśleć, jak masz kółko i łapiesz z tej strony, musisz zrobić tak.
żeby to kółko się na takie nieskończoność złączyło. Jeżeli dwie krawędzie się łączą, to się rozdziela, nie? Czyli robisz tak. Leci sobie kółko, to robisz. Trzy próby jeszcze. Teraz byś zrobił rewersa. Czyli dokładnie to samo, tylko że odwrotnie. W drugą stronę. Zaliczę ci tak, ciebie. Musisz bardziej od góry złapać. Skieruj sobie kółko bardziej w dół. Żeby było gdzieś tu. I wtedy złap, jak masz kółko, złap w tym miejscu. I im dłużej je wyciągniesz, bo w ogóle tripla robi się tak na przykład. Przyda ci się to. Jak robisz tripla, to musisz bardzo długo ciągnąć w tym samym miejscu, w sensie nie przekręcać w ogóle głowy, czyli robisz... Nie? I wtedy dopiero ci to się roztraja. Więc najlepiej, jak masz kółko, to zrób sobie... Albo nawet nie puszczaj, możesz w ogóle jakby nie puszczać tego wdychania, tylko wdychaj cały czas, to i tak się dwójka wyjdzie. No. A jak już wolisz w ten sposób, to złap wyżej. Bo robisz odwrotnie, popatrz. Wiesz, to był taki normalny, on leci tak jakby głową, robię go od góry tak jakby. A ty robisz w ten sposób, że jak masz kółko, to stąd ściągasz dotąd. I on ci idzie przez górę. I to jest rewers. Jeżeli robisz w ten sposób, to musisz go ściągnąć tu i się po prostu... Kurde, poczekaj. Ja się pokażę. Leci sobie kółko. I tobie tak jest wygodniej, bo widzę. Więc leci sobie kółko. Ty łapiesz go gdzieś tu, prawie na górze i ściągasz go do dołu. Wtedy ci się dopiero rozdzieli. Ciężko się tłumaczy. Poczekaj jeszcze raz. Widzisz, ono tak jakby się rotuje w drugą stronę. Więc jeżeli chcesz rotować w drugą stronę, to musisz tak jakby złapać na górze, a ściągnąć do dołu. A szarka odwrotna. Jeszcze jedna szansa? To jeszcze jedna. No 6 parzyście. Nie wiem, czy nie parzyście. Wciągaj przeze mnie. Jak wciągasz, bo ty robisz tak. Jak będziesz wciągał przez zęby, to tak jakby nie będziesz powietrza zasysał. Jak zasysasz dużo powietrza, to dużo kółka tak jakby ci wchodzi do buzi, zamiast zostać na przykład w rotacji i tak dalej. Spróbuj sobie zrobić przez zęby. Mniej tego powietrza. No dawaj, spróbuj jeszcze raz przez zęby. No. A to nawet było blisko. Dobra, masz jeszcze 3 szanse. Ja. Ej, no to już nie przesadzaj, bo to miałeś sprawiedliwy. Ale to jest co się czeka? Co to jest sprawiedliwego? Nie umiem tego triku, ja go zrobiłem. To ma 12 szans, to chyba normalne. Bardziej od dołu. Złap wyniżej. Jak masz kółko, złap je w tym miejscu. Pojedziesz tu? Masz tak, o tu. I koniecznie tą głowę musisz przechylić, bo jak ona będzie prosto, to w ogóle nie zakręcisz kółka. Niżej kółko. Kółko na wysokości klatki. Co? Dawaj, ostatnia próba. Powiem ci coś. To nie ma znaczenia, bo też mogę puścić kółko na 4 metry w górę. Dobra. Ostatni raz. A, to już było blisko. Dobra, więc pojedynek zakończył się jednoznacznie. Dzięki za brawa, naprawdę nie trzeba było. Była taka sugestia, że nigdy mi nie bili, nie? A teraz nagle, wiesz, wow, bo wygrałem, jestem fajniejszy. Otóż nie. Teraz to się nie liczy, wiecie? Tacy koledzy. O.
Dobra, Miłosz, wielkie dzięki. Ale jak widzicie, poziom jest naprawdę wysoki, naprawdę było mega fajnie, a ten szark naprawdę to kwestia 5 powtórzeń, 5 do 10 i by ci to wyszło. Bo to jest kwestia właśnie takiego dopracowania. Wszystko było tak jak trzeba. V-A-P-E do... Zero. Jaki smutny. No, tak wyszło. No, ale poziom był naprawdę zajebisty. Jestem bardzo zadowolony. Dziękuję ci. Dzięki. Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Już mam kończyć? 20 sekund zostało. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału tam na dole. No i dzięki wielkie za oglądanie. Jau.